Kolejne z podsumowań udziału rekordzistów w sezonie 2018-2019 w rozgrywkach futsal Ekstraklasy. Nie przypadkiem tłem dla naszej rozmowy z trenerem Bielszczan Andrzejem Szłapą są trzy puchary zdobyte w tym sezonie. Piękna scenografia, trenerze. No dokładnie tak. No, cele były przed sezonem jasne. Walczyliśmy od początku te trofea i gdzieś nie chcieliśmy czegoś zaniechać. Chcieliśmy powtórzyć sezon wcześniejszy i te wszystkie trofea obronić. No poprzez gdzieś tam pracę, zaangażowanie całego zespołu udało się tego dokonać. Jak panować nad takim konglomeratem indywidualności? No tak, fakt jest taki, że mamy wielu dobrych zawodników. Wielu z nich ma gdzieś tam swoje zdanie. Myślę, że kluczem jest dobre porozumiewanie się, czucie każdej osoby i szanujemy się nawzajem, więc to jest chyba ważne. Wyciągamy wnioski z różnych sytuacji i myślę poprzez to, że właśnie mamy dobrą atmosferę. Ci zawodnicy, którzy są na prawie wszyscy indywidualnościami, dobrze się w tej szatni czują, no i przynosi się to na wyniki. Andrzeju, każdy z czterech tytułów rekordu związany jest z Tobą, choć w różnych rolach, i zawodniczej, ale głównie trenerskiej. To chyba daje poczucie wielkiej dumy. No tak, na pewno tak. Człowiek się cieszy, jeśli się wygrywa, jeśli się jest w klubie, ten klub zdobywa trofea. Nie ukrywam, że przychodząc do rekordu, bardzo na to liczyłem, że uda mi się z tym zespołem zdobywać właśnie trofea i z tą myślą tutaj przychodziłem. Trafiłem w taki złoty okres tego klubu i miałem to szczęście, że współpracuję z takimi ludźmi, czy mam to szczęście, że współpracuję z takimi ludźmi, którzy są głodni sukcesu, do tego są tutaj stworzone warunki do tego i na pewno jest duma, ale jest gdzieś też jeszcze niedosyt, bo chcemy zdobyć coś więcej. Masz ogląd na polski futsal jak mało która z jego postaci, także z perspektywy tej dawniejszej, historycznej. Czy potwierdzasz swoją opinię, którą przeczytałem w jednym z przeprowadzonych z Tobą niedawno wywiadów, w której mówisz, iż pierwsza czwórka rekordu jest najsilniejszą formacją w futsal Ekstraklasie w dziejach? No myślę, że tak. Myślę, że jeśli się gdzieś wszystkie aspekty futsalowe połączy, czyli zacznijmy od umiejętności, a skończmy nad taktyce, na zgraniu, na statystykach też, to myślę, że nie skłamię, jak powiem, że jest to na pewno moim zdaniem najbardziej wartościowa czwórka w historii polskiego futsalu, która gra z sobą. No i bramkarze dają wyjątkowy komfort, bo jeśli ból głowy trenera, to tylko na kogo w danym momencie przed danym spotkaniem postawić. No ale i z tym sobie poradziłeś. No tak, no mamy też, właśnie to co powiedziałem wcześniej, mamy to szczęście, że pracujemy z fajnymi ludźmi. Ja o bramkarzach dosyć mało mówię, ale nasi bramkarze są naprawdę najlepsi w Polsce. I Bartek, i Michał to są klasowi bramkarze i obydwaj cały czas gdzieś są w wysokiej formie, więc prosty klucz do tego, żeby tą formę utrzymywać, im to gdzieś pasuje, bo też rozmawiamy na te tematy, że bronią mecz na mecz, więc wiedzą, na który mecz muszą się mocniej przygotować, przede wszystkim mentalnie, bo gdzieś tam fizycznie i gdzieś tam taktycznie też są cały czas w treningu, to wiadomo, ale ważne jest też to przygotowanie mentalne, który mecz jest dla nich ważniejszy, jeśli chodzi o obronienie naszej bramki. Oczywiście też są przygotowani na to, że w każdej chwili mogą wejść i gdzieś tam zastąpić bramkarza, który w danym meczu broni. Często też to robiliśmy, że jeśli do przerwy był wynik już taki komfortowy, to robiliśmy zmianę i ten drugi bramkarz już, można powiedzieć, przygotowywał się do następnego meczu. A jeszcze mógł za Bartka lub Michała wskoczyć Krzysztof Iwanek. No tak, i Krzysiu jest też w naszej kadrze i też ma kontakt z naszymi bramkarzami, z naszą kadrą, więc też jest to dobry bramkarz i wiadomo, że tych występów nie miał za dużo, bo z racji tego, że nasi bramkarze, no pracowaliśmy nad tym, żeby nasi bramkarze, ta dwójka podstawowa była cały czas w formie, cały czas w rytmie meczowym, więc on tych występów miał mniej, ale też jeśli się go postawiło w bramce, to nie trzeba było się bać. Chciałem zapytać o rolę Andrzeja Buczala w sztabie. Także mocnej, jakby nie było, osobowości w przeszłości pierwszego trenera biało-zielonych, selekcjonera narodowej reprezentacji. No tak, ważne było, żeby staramy się z roku na rok jakiś kroczek do przodu robić, nie tylko jeśli chodzi o transfery, nie tylko jeśli chodzi o naszą jakość gry, ale też o sztab szkoleniowy. Tu przez wiele lat nie było
drugiego trenera. Andrea bardzo fajnie zareagował na ten pomysł i przyjął tą propozycję. To było ważne, że gdzieś ucieszył się z tej propozycji, więc pracujemy razem. Andrea dodaje dużo gdzieś tam wigoru w naszym zespole. Wiadomo, południowa krew jest, reaguje bardzo, bardzo gdzieś tam dynamicznie na różne sytuacje. No, też jest dla mnie wsparciem i przed meczem, i w przerwie meczu, i gdzieś w analizach. Fajnie mieć kogoś, kto się zna na futsalu i kto też może przedstawić swój punkt widzenia, więc na pewno gdzieś pomaga mi w tych niektórych decyzjach. Nie jestem po prostu osamotniony w kluczowych decyzjach meczowych, czy pomeczowych, czy treningowych, więc tutaj na pewno ta współpraca nam się fajnie układa. Czy i na ile personalnie zmieni się skład Mistrzów Polski? Pożegnań raczej nie przewidujemy. Nie, pożegnań nie przewidujemy, może gdzieś któryś z młodzieżowców będzie wypożyczony, pewnie tak się stanie, ale jak ktoś popatrzy na historię ostatnich kilku lat, która się sprawdzała, to nie będzie rewolucji. Wszyscy zawodnicy już mają podpisane, można powiedzieć, kontrakty, a żeby gdzieś dodać rywalizacji w tym zespole, na pewno jedna, dwie osoby do drużyny dołączą. No, musimy się wzmocnić, bo chcemy regularnie grać w 16 najlepszych drużyn w Europie. Wszyscy wiemy, że nie będzie to proste, ale chcielibyśmy utrzymać tą regularność, więc musimy się wzmacniać. A liczę na to, że ci, którzy zostali, też gdzieś ten poziom podniosą, bo widać po zawodnikach, że są jeszcze głodni sukcesu. To uchylmy choćby rąbka tajemnicy. Będą władać językiem polskim? No najprawdopodobniej nie, bo gdzieś tak kierujemy się właśnie w kierunki zagraniczne. Skoro jesteśmy przy wątku europejskim, chociaż nie wykluczam również południowoamerykańskiego, ale zostańmy na naszym kontynencie. Jakieś szczególne życzenia w kontekście następnej edycji Ligi Mistrzów? Nie. Myślę, że tutaj czekamy cierpliwie na przede wszystkim na ranking, bo to jest też ważne, czy zagramy w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów, czy w drugiej. To jest też ważne, bo tutaj okres przygotowawczy nam się troszkę zmieni. To jest ważne, a później zobaczymy, kogo wylosujemy. Do tej drużyny będziemy się przygotowywać. Wiemy, że też ta pierwsza runda, bo liczę na to, że będziemy w drugiej rundzie, wszystko na to wskazuje. Ta pierwsza runda też wyłoni pewnie naszych rywali, więc tutaj będzie mądrzejsi, ale nie mam gdzieś specjalnych życzeń do przeciwników. Zatem jakie plany w kontekście przygotowań przedsezonowych? No, najważniejsze jest to, że teraz zawodnicy poszli na zasłużony odpoczynek. Ogólnie nie będziemy się widzieć, no, pewnie będą jakieś spotkania takie już bardziej indywidualne w tym okresie, ale na pewno nie jako cały zespół przez dwa miesiące, bo dopiero 29 lipca jest planowany pierwszy trening. Mają całkowity luz od dzisiaj, to jest 2,5 tygodnia i od tego czasu jest już rozpiska na 5 tygodni. Gdzie muszą pracować indywidualnie. Oczywiście tutaj będzie sztab do ich dyspozycji, też mogą podjechać do klubu. Możemy gdzieś tam wspólnie ten trening przygotowawczy przygotować, ale ogólnie na pewno zespół w komplecie dopiero się zbierze 29 lipca. A wakacyjne plany Andrzeja Szłapy pewnie związane w 100% z rodziną? No tak. Ja gdzieś rodzinnie, w tym roku moja mała córeczka jeszcze gdzieś tam, boimy się wyjechać gdzieś dalej, więc polskie morze, koniec czerwca, początek lipca. Słońca zatem życzymy. Dziękuję. Mam nadzieję, że polskie morze jest piękne, ale jeśli nie będzie pogody, no to trzeba będzie kombinować z jakimiś wycieczkami i zwiedzaniem. Lub wizytą w solarium. No nie, to mnie raczej nie grozi.